No i komers się zakcelerował bardzo silnie. To znaczy, COVID spowodował tak mniej więcej dwukrotne przyspieszenie. To też widzimy po wynikach. Tak jak spółki komersowe rosły tak mniej więcej 20-30%, no to one jakby w covid dostały takie takiego dubla, nie? czyli dwukrotne przyspieszenie. No i myślę, że to jest też, jakby następuje, drugi efekt takiego złapania masy krytycznej, czyli takiego przełamania się, myślę, handlu. No, bo jednak wydaje się, że większość tradycyjnych podmiotów handlowych będzie przychodziła w taki, do takiej fazy restrukturyzacji, kapitał rotowy będzie z nich jakby uciekał, i, i myślę, że mamy taki moment, jak kiedyś na rynku mediowym, gdzie po prostu media cyfrowe jakby złapały tą masę krytyczną versus media tradycyjne. Więc myślę, że ten, ten moment w tej chwili obserwujemy na rynku e-commerceowym. To oznacza, to że po prostu e-commerce. Yy, no, przed utrzyma tą dynamikę, nie? jak nie przyspieszy w sposób trwały. Znaczy, na pewno w tej chwili przyspieszył wskutek COVID-u. Pytanie, czy, czy ta dynamika się utrzyma na kolejne lata, czy ona troszeczkę zwolni. To są bardzo wysokie dynamiki, więc ona się nie powinna aż tak wysoko utrzymywać. Natomiast to, to jest zdecydowanie yy, i przede wszystkim to, co nam się w, w końcu. Potwierdziło, myśmy zawsze obstawiali tak zwany wertykalny e-commerce, czyli mamy te horyzontalne platformy typu Allegro, Amazon i tak dalej. Natomiast jest bardzo duży rynek wertykalnego e-commerce, czyli takich specjalizowanych sklepów e-commerceowych. Answer e, Frisco, tak? I widać, że jakby te firmy w końcu jakby złapały wiatr żagle i jakby, jakby zaczęły się bardzo ładnie skalować. I, I w zasadzie jak patrzymy w tej chwili na giełdy, to, to nie Amazon jest spółką, która uzyskała najwięcej na giełdzie, tylko właśnie te takie wertykalne e-commercy, czyli tacy specjaliści w poszczególnych kategoriach handlu elektronicznego. Także to jest na pewno bardzo silny trend. No oczywiście to co to co covid spowodował to boom, jeżeli chodzi o edtech, boom, jeżeli chodzi o medtech, czyli jakby czy digital 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 education, digital work, no, to są takie trzy można powiedzieć. Ja myślę, my szacujemy, że tam jest około 100% wzrostu w tym roku w ogóle na rynkach. Bardzo dynamicznie rozwija się software as a service. No software as a service to jest, można powiedzieć, bardziej format biznesu, który obsługuje wiele sektorów. Nie? Czyli to może być również Medtech, to może być również Edtech, to może być również Digital Work, to może być również Fintech. Także software as a service rozwija się bardzo dynamicznie, oczywiście e-commerce, marketplacy. Troszeczkę słabiej zachowywały się oczywiście teraz klasyfikasy, bo one jakby miały już duży udział w, w, jakby w tradycyjnej gospodarce. No i oczywiście tutaj jakby takim negatywnym beneficjentem kryzysu covidowego był, był travel. Tak? Travel generalnie i oczywiście sektor online travel też jakby ucierpiał. Reklama online wydawało, wydaje się, że przejdzie ten rok. Że tak powiem, bez wzrostów i bez strat. Na pewno tradycyjne sektory reklamowe zaliczą raczej ujemne stopy wzrostu, natomiast jakby reklama online, czy te modele oparte o reklamę online'ową, raczej powinny być takie na zero w tym roku, tak szacujemy.